W dzisiejszym odcinku zobaczycie Fortalezę i jej okolice. To jest miasto, w którym żyję od 16 lat. Dawaj subka i oglądaj. Jestem w Maranguape, górach, które są oddalone od Fortalezy o jakieś 40 minut samochodem. W tym miejscu, w którym siedzę, jest piękny widok właśnie na miasto, z którym związałam się 16 lat temu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam Fortalezę, pokażę Wam wszystkie miejsca, które kocham i bardzo z tego powodu się cieszę. Brazylia kojarzy nam się głównie z plażami. Ja mam dla Was niespodziankę. Dzisiaj pokażę Wam Dziewicze Góry, jedynie godzinę drogi od Fortalezy. Spotykam się tutaj z moim przewodnikiem Adriano. Hola Adriano, tudo bem? Como vai? Então Adriano, o que a gente vai ver hoje? A gente vai conhecer um pouco da Serra de Maranguape. Vamos conhecer uma cachoeira e depois subir um pouco e ver um mirante. Perfeito. Então vamos? Vamos. Bora. Zobaczcie, jaka tutaj jest natura. W lesie tropikalnym czy lesie deszczowym wszystko jest takie duże, soczyste, przerysowane. Ja się czuję, jak ja bym była Liliputem i mieszkała w krainie Gullivera. Nawet patrzcie, jak wyglądają liście bananowca. Jakby spadł deszcz, a krople deszczu tutaj też są ogromne, to fajnie jest się schować pod takim liściem i zrobić sobie z nich naturalny parasol. Natomiast jak już będziecie w Fortalezie, spróbujcie wbić się na chwilę właśnie do takiego lasu tropikalnego. Przeżycie niesamowite, fotki niesamowite. Koniecznie. O, właśnie, kropla mi spadła na nos. Dotarłam do przepięknego wodospadu, który nazywa się Paualho. Paualho to jest drzewo typowo z lasu tropikalnego. Słuchajcie. Ten wodospad ma w okolicach 50 metrów. W lecie on jest zupełnie suchy i wtedy zmienia się w ściankę spinaczkową. Także jeżeli jesteście fanami czy wodospadów, czy spinaczkowych ścianek, to jest idealne miejsce do odwiedzenia. Wow. Lecę teraz dalej. W drodze powrotnej z gór przeszliśmy obok pięknego domku położonego na takiej skarpie. Siedzi ze mną pani Elizabeth, która opiekuje się tym miejscem. Sprzedaje kawkę i ciasto z kukurydzy za 3 reale. Elizabeth, tu ta moranda aqui faz quanto tempo? Ah, já tem 8 anos, já tá passando pros 9. 9 anos aqui. 9 anos. Mas ele faz mais tempo. É? Ele tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É, né? Que eu sou a terceira esposa, né? Aham. Aí eu já tenho 8 anos que eu tô aqui. Tá certo, que você fique pra sempre, né? Amém. Ora. Amém. Słuchajcie, rozmowa schodzi totalnie na nieprzewidziany tor. Najpierw było o małżeństwie i o tym, żeby już się nie rozwodzić. Teraz spytałam się o papuszkę niewinnie. Okazało się, że pożyczyła żonę tej męskiej papugi koleżance, żeby, bo jej papuga druga miała ochotę na... No, słuchajcie, nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. W dziwną stronę idzie ten... Spytam się o inne zwierzęta. Sztroje, isso, de sztroje, tudo. Eles quebram o coquinho, o coco catolé, pra comer o coco que tá dentro. Então, basicamente, estão fazendo a mesma coisa que nós outros, nós, né? A gente também quer comer esse coco. Então, słuchajcie, Elizabeth się wkurza strasznie na małpy. Mówi, że małpy, po pierwsze, wszystkie owoce zjadają.
że jest taki mały kokosik, taki malusieńki, które ona bardzo lubi, a małpy przychodzą i cholery jedne niszczą jej wszystkie te kokosy. Więc ona, ja bym bardzo chciała zobaczyć małpę, ona mówi, że ich jest tu pełno, no ale niestety nie udało mi się do tej pory. No nic. Elizabeth, eu tenho que ir, certo? Só muito... um instante, ele segura, se ele segurar só uma coisa que eu quero fazer pra ti, só um instante. Tá bom. Pede pra ele segurar bem rapidinho. Chciałam się z nią pożegnać, ale powiedziała, że... Lírio da paz. Ai, obrigada. To... Fortalezę w 1609 roku założyli Portugalczycy. Fortaleza to inaczej po polsku forteca. Portugalczycy założyli tutaj też port, dlatego że Fortaleza jest najbliższym punktem Ameryki Południowej z Europą. W dniach dzisiejszych w Fortalezie żyje w okolicach 2,5 miliona ludności, a w całej aglomeracji 4,5. Fortaleza to przede wszystkim turystyka, mnóstwo biznesów. Zobaczcie, jak to wygląda. Miami. Jestem na Avenida Beira Mar, najpiękniejszym deptaku, jaki można sobie wyobrazić. Ja uwielbiam tutaj być, szczególnie wieczorami. Teraz w ciągu dnia jest piekielnie gorąco, jest bardzo mało ludzi. Wieczorami tu jest po prostu mnóstwo ludzi. Jest w miarę bezpiecznie, wszędzie jest policja i policja się pokazała, bo jak zborowska o coś poprosi, coś mówi, to od razu to udowadnia. Słuchajcie. Tutaj warto być, warto tutaj przyjść. Za mną jest targ rybny, który bardzo chcę wam pokazać, a potem będzie jeszcze wiele różnych atrakcji. Dotarłam do Mercado de Peixe. To po prostu market rybny. Możecie tutaj kupić wszystkie owoce morza. Polecam bardzo kreweteczki albo langusty, świeżusieńką rybkę, a oni wam tu to wszystko usmażą. Chodźcie, pokażę wam, jak to wygląda. Na czym polega cały deal w zamawianiu ryb na Mercado dos Peixes, na targu rybnym? Wszystko jest świeżusieńkie. Można zagadać z człowiekiem, prawdopodobnie nie będzie on mówił po angielsku, ale po to służą translatory w komórkach. Biorę po prostu stąd, zanoszę do stolika i zamawiam. Dobra, lecimy z tym koksem. Então, eu vou querer 1 kg de camarão, por favor. Desce de 30 kg, pode ser? Pode ser esse aqui de 35, é? Ah, eu queria 3 calda, na verdade, porque são 3 pessoas que vão comer. Bota aí, veja aí o... deixa eu ver quanto que vai ser. Dairton, me dá o meu negócio, obrigada, viu? Mais uma vez. Ja zawsze u niego kupuję, słuchajcie, teraz tutaj mam kilo krewetek i langusty, idę tam z tyłu, siadam przy stoliku i oni mi to wszystko usmażą na miejscu, chodźmy. Olá, tudo jóia? Sim, aí eu tenho um camarãozinho, aí eu vou querendo um alho e óleo e tem 3 caldinhas de lagosta. Tá bom? Tu vai fritar pra mim, por favor? Aqui é sal e pimenta. Uhum. Um temperozinho rápido. Pode arrochar, viu? Eu gosto de tudo e muito. A pimenta ela não uhum. Mata. Adoro, eu adoro a pimenta. E bota limãozinho também. Já tá solta? Já. Przyprawił mi ostrygę solą, pieprzem, oliwą, cytrynką i wrzucił do tego małą czerwoną papryczkę, która podobno nie jest zbyt pikantna. Jadłam ostrygi milion razy, ale z taką papryczką jeszcze nie. Także kochani, wasze zdrowie. Muito bom, obrigada. Ogólnie zasada w Brazylii jest taka, że krewetkę je się w całości oprócz głowy i oprócz ogonka. Łapiemy krewetkę za ogonek
i możemy spokojnie schrupać ją ze skórką. Absolutnie rewelacyjna. Kochani, ja czekam jeszcze na langusty, zaraz je dostanę, zjadam i spadam dalej. A wiecie, ile zapłaciłam za ten cały ogromny obiad? 105 reali, czyli 90 zł, kilogram krewetek i 3 duże ogony langust. Wpadajcie do Fortalezy. Fortaleza jest jednym z tych niewielu miast na świecie, który ma dwie plaże. Po pierwsze Beira Mar, tam gdzie są wszystkie hotele, a po drugie Praia do Futuro. Ja teraz jestem na Praia do Futuro. Praia do Futuro jest plażą idealną do kąpieli. Wielkie fale, szeroka plaża plus około setki barów, jeden przy drugim. Chodźcie, pokażę Wam teraz mój ulubiony. Ulubiony dlatego, że jest dla dzieciaków. Chodźmy. Bar Croco Beach ma też strefę VIP, przeznaczoną głównie dla dorosłych. Infinity pool, leżaczki. Także jeżeli chcecie być z dala od dzieci, to w Croco Beach będzie taka opcja. Brazylijczycy jeszcze do niedawna na plaży czas spędzali brzuchami do góry, pijąc zimne piwo z termosów i jedząc. Teraz troszeczkę ten trend się zmienił i coraz więcej uprawiają sportów. Beach tenis, sporty wodne. Także na pewno Wy też znajdziecie coś dla siebie. Albo będziecie leżeć brzuchem do góry, albo uprawiać sport. Praia do Futuro to nie tylko bary dla rodziców z dziećmi. Jest też sporo barów, takich jak ten za mną, dla rozwodników. Inne bary LGBT, także słuchajcie, każdy znajdzie coś dla siebie. A duża część z tych barów wieczorami zmienia się w imprezy. Jak jest pełnia księżyca, to rozpalają ogniska. Także mega warto wpaść na Praia do Futuro i zobaczyć, co tu fajnego się dzieje. A ja teraz idę zobaczyć, co się dzieje fajnego w Fortalezie w nocy. Stolica stanu Sierra, piękne, duże miasto. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda Fortaleza nocą. Chodźcie. Jestem w tej chwili w ulubionym miejscu mojej mamy. Bazarek na Bondłoku, na Beira Mar. Na tym bazarku kiedyś przyjeżdżali ludzie z takimi wielkimi wózkami, codziennie się rozkładali i pakowali, bardzo z tego powodu cierpieli, dlatego prefektura postanowiła wybudować im ten bazar, zorganizować go. Teraz jest tu bardzo ładnie, jest to wszystko zadaszone, no i zdecydowanie dużo lepiej zorganizowane. Turyści uwielbiają tu przychodzić. Ja już, że tak powiem, nie bardzo, aczkolwiek dzisiaj jestem tutaj pierwszy raz po oddaniu tej budowy. No i co? Zobaczymy, co fajnego można tutaj kupić. Pokażę Wam typowe rzeczy stąd, pokażę Wam brazylijskie mikro bikini i może jakąś jeszcze ciekawostkę zdaję. Chodźmy. Jestem w sklepiku Claudesio numer 231, także możecie tutaj paść. Słuchajcie, on ma wszystko to, co chciałam pokazać. Tak, po pierwsze, z takich dziwnych rzeczy. Cachaça, czyli brazylijski bimber z krabem w środku. To jest oczywiście taki suwenir, dekoracja, nikt tego nie pije. Tutaj mamy następny z langustą. No i tutaj ta cachaça jest z owocami każu w środku, z których jest nerkowiec, tak? Z ogonka każu robi się nerkowce. I teraz ogarnijcie to, jak się wypije te cachaça i potem zje owoc każu, to jest mogiła, absolutna mogiła. Nic tak nie upija, jak owoc w środku. Wiem to z autopsji. Piłam cachaça raz, pierwszy i ostatni.
Dobra, z kolejnych ciekawostek. Tutaj mamy, o, quebra-queixo. Quebra-queixo to jest taka nasza pańska skórka. Robi się ulepek w ustach i nie ma w ogóle, nic nie można powiedzieć potem. Dalej. To jest ususzony banan, bardzo słodki. Szukam hapadury. Hapadura, czyli to jest z melasy zrobiona taka słodycz. W każdym szanującym się brazylijskim domu, szczególnie interior, czyli wewnątrz tutaj, nie nad samym morzem. I on jest, słuchajcie, świetny na anemię, dlatego że ma bardzo dużo żelaza. Dziewczyny, mikro bikini, mikro brazylijskie bikini. Jak już tutaj przyjedziecie, to koniecznie wpadnijcie na bazarek i kupcie sobie bikini właśnie stąd. Patrzcie, co tutaj się nosi. I nikt się absolutnie niczego nie wstydzi. Dziewczyny chodzą z dumnie wypiętymi. Proszę, teraz najnowszy szyk mody to są te z łańcuszkami. I pupa oczywiście, stringi. Kolejne. I jeżeli wydawałoby się wam, że bikini jednoczęściowy, strój jednoczęściowy będzie większy, nic bardziej mylnego. Dzisiaj wieczorem pójdę do baru, który nazywa się Hulk. To jest coś pomiędzy pubem a imprezą. W części zewnętrznej. Jest oczywiście też muzyka na żywo, natomiast jest to bardziej taki lightowy klimat. Słuchajcie, to jest jedno z fajniejszych miejsc w Fortaleza. Zawsze jest zespół na żywo, zawsze to jest dobry zespół. Fajnie gra, grają z całego świata, naprawdę dobrze suną tutaj. Plus jest dobry alkohol, zimne piwo, pyszne żarcie, no jest fajny klimat. Park to bardzo popularne miejsce wśród Brazylijczyków i wśród obcokrajowców, zarówno z Ameryki Południowej, jak i z całego świata. Dzieci, a dla dzieciaków to zdecydowanie ukochane miejsce na ziemi. Jest tu mnóstwo basenów i mnóstwo zjeżdżalni. Chodźcie, pokażę wam jedną z nich. Zjeżdżalnia, która jest za mną, nazywa się Insano, czyli insane, czyli szaleństwo. 41 metrów wysokości. Zjazd trwa 5 sekund. Jedzie się 105 km na godzinę i przez jakieś 1,5 sekundy nie dotyka się plecami zjeżdżalni. To nie jest absolutnie na moje nerwy. Ale może wy macie ochotę na niej zjechać? Jeżeli macie malutkie dzieci, to Beach Park też dla nich przewidział atrakcje. Tutaj za mną jest cały ogromny sektor, tylko właśnie dla takich maluchów. Ja teraz lecę, bo mam kolejne atrakcje dla pokazania wam. Drużyna z Fortaleza dzisiaj będą grali. Pierwszy raz jestem na stadionie na właśnie meczu tej drużyny. Bardzo się cieszę, ponieważ, kurczę, to są mega emocje. Zobaczcie. Boże, jacy są wspaniali. Ja i tudo bem? Como vai? Tudo joia? Beleza?
Oni na pewno wygrają. Trzymajmy wszyscy kciuki. Cała Polska jest za Fortalezą dzisiaj. Kochani, witam Was serdecznie na meczu Fortaleza-Goiás. Fortaleza to jeden z dwóch klubów lokalnych. Mamy Fortaleza Ceará. Jesteśmy na stadionie Castelão. Stadion Castelão został zbudowany specjalnie na potrzeby mundialu. W 2014 roku był mundial w Brazylii i wtedy też oddano stadion do użytku. 60 tysięcy ludzi mieści się na tym stadionie. Dzisiaj podejrzewam, że jest około 35 tysięcy. Tak mi powiedziano na wejściu. Trzymamy kciuki oczywiście za Fortalezę. Ja mam na sobie koszulkę Fortalezy i zobaczymy, jaki będzie wynik meczu. Fortaleza wygrywa 1-0. Chyba dowiozą ten wynik do końca. Jestem potwornie podekscytowana całym tym meczem. W Brazylii piłka nożna to jak religia. Jak jest mundial, jest mecz w Brazylii, to po prostu jest wolne. Wszystko jest zamknięte, nikt nie pracuje. Na stadionie jest bezpiecznie, jest fajnie. Brazylijczycy bardzo emocjonalnie podchodzą do piłki nożnej. Dzieciaki krzyczą, kobiety płaczą, widząc piłkarzy, którzy wchodzą na boisko, zdejmują koszulki, ale tam się drą. Faceci podchodzą jeszcze bardziej emocjonalnie, natomiast nikt nie jest agresywny i to jest naprawdę fajne. Więc jak będziecie w Fortalezie, to koniecznie wpadnijcie na mecz. A ja spadam, jestem już zmęczona, który czeka mnie znowu dzień pełen przygód. Dobranoc. Warunki pracy ogólnie tutaj w Brazylii są bardzo ciężkie, dlatego że siedzimy na słońcu w upale, a potem po chwili jest klimatyzacja, więc jest klima upał i skóra szaleje, więc ja bardzo dziękuję Lela Beauty.com za przysłanie mi masełka do ciała, którym ja po prostu się nawilżam non stop, uwielbiam sparować nim sobie dłonie przede wszystkim, bo po prostu wysychają mi nawiór, także jak macie problemy ze suchą skórą, to nie tylko oleje do włosów czy do skóry, ale też masełka. Bardzo polecam. Jestem w Praia das Fontes. Praia das Fontes to jedna z piękniejszych miejscowości na południe od Fortalezy. Piękne klify, także ta plaża wygląda zupełnie inaczej niż inne plaże, które są na północny wschód od Fortalezy. Umówiłam się dzisiaj z Ricardo. Ricardo jest przewodnikiem, ma swój samochód, tak zwanego baga, którym można jeździć po wydmach. Hola, Ricardo! Dzień dobry! Dzień dobry! Słuchajcie, tego się nie spodziewałam. Tudo bem, tu fala polonês. Są pokiu, są dzień dobry. Praia das Fontes ma swoją nazwę od podziemnych fontan. One wypływają znikąd tak naprawdę z tych klifów i można się w nich po prostu przekąpać. Jest to jedna z atrakcji turystycznych tutaj. To co? Jedziemy? Bora. Jak przyjedziecie do Brazylii, to koniecznie musicie zamówić sobie Ricardo i pojechać na taką wycieczkę bagiem po plaży. To jest po prostu mega super przeżycie. Ja uwielbiam. Boże, jak tu jest pięknie. W moim stanie Ceará zobaczycie na pewno bardzo dużo osłów. Nie ma tutaj drapieżników, więc osły się rozmnażają jak szalone i są dosyć sporą atrakcją turystyczną. Są sympatyczne, można do nich podejść, pogłaskać. No.
strasznie piękne te osiołki. Ja nie lubię zwierząt, które są większe ode mnie, dlatego na odległość, ale ponieważ lubię zwierzęta, to troszkę chciałam je pogłaskać. Idę, pa! Plaże na północny wschód od Fortalezy są szerokie, białe, piaszczyste. Natomiast na południowy wschód od Fortalezy są też szerokie, też białe, ale oddzielają je takie piękne klify. Tutaj czuję się, jakbym była w ogóle na innej planecie, na Księżycu. Na dole jest jaskinia, do której mam nadzieję za chwilę uda mi się dostać. Poprosiłam o to Ricardo. No i co? Żyć nie umierać. Jestem w jaskini, która nazywa się Gruta da Mãe d'Água. Brazylijczycy wierzą w to, że właśnie w tej jaskini, jak jest przypływ i wypełnia się wodą, śpi syrenka z oceanu. Miałam ogromne szczęście, bo właśnie przyjechała wycieczka i już nie byłabym sama w tej pięknej jaskini. Źródełka wody. Pierwszy daje młodość. Znaczy raz, jeszcze raz. Trzy źródełka wody. Jeżeli wykąpiemy się pod pierwszym, będziemy znowu młodzi. Jeżeli wykąpiemy się w drugim, będziemy mieć włosy. A jeżeli wykąpiemy się pod trzecim, znowu będziemy dziewicami. Bardzo jest to ciekawe, co wybierają ludzie za mną. Ja wam powiem tak. Dziewicą w wieku 40 lat i dwójce dzieci nie mogę powiedzieć, że zostanę znowu. Z włosami problemów nie mam dzięki Hellflapsom, a jeżeli chodzi o bycie młodym, no trzeba się tam wykąpać. Zaraz zamoczę stópkę, jak mi się uda dopchać. Dotarłam do Morro Branco, miejscowości, która leży nieopodal Fortalezy. Morro Branco leży na pięknych klifach. I właśnie z tych klifów i z piasków Morro Branco słynie. Pokażę wam coś fajnego, chodźcie. Mieszkańcy Morro Branco pozyskują piasek kolorowy właśnie z tych wszystkich klifów, wrzucają go do buteleczek i za pomocą patyczka wydłubują tego typu piękne krajobrazy. Tutaj mamy Ciara, to jest drużyna piłkarska z Fortalezy i drugi klub Fortaleza. Te kluby się nienawidzą. Chodźcie, pokażę wam teraz ciekawostkę. W 1982 roku, gdzie wy jesteście? W 1982 roku nakręcono właśnie w tym domu pierwszą telenowelę w moim stanie Ciara, więc to jest mega atrakcja turystyczna. A teraz chodźcie, zobaczymy najpiękniejszy zachód słońca na klifach. Z ogromnym wzruszeniem kończę dzisiejszy odcinek. Brazylia jest moim domem od ponad 16 lat. W Fortalezie mieszkam, tam mam moje serce. Morro Branco jest przepiękne. I ten zachód słońca, brak mi słów. Zapraszam was bardzo serdecznie do odwiedzenia mnie właśnie tutaj.